Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny zapraszam na kolejny odcinek z grą Car Mechanic. No dobrze, zastanawiałem się, które auto wybierzemy, ale wybierzemy te mniejsze, będzie łatwiej. Spróbujemy z niego zrobić jakieś takie dzikie auto. Pytanie, czy mi tych punktów wystarczy, które mam, tych śrubek. No, zobaczymy. Poczekajcie. No bo tego samochodu chyba Royal Town chyba nie mam na parkingu. Jeszcze sprawdzę, żeby nie było akcji jakiejś. Okej. Okay. No tu mamy taką Corsę starą. Ona też się przebijała przez poprzednie wersje gry. Sorry. Dzisiaj jest trochę lepiej gardłowo, ale... Ale tutaj nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca. Światła bardziej tutaj jakby z jakiegoś Peugeota 206. Przód to trochę taka Skoda jakaś. Nie wiem. Także tak, taki wszystko wymieszane. Pomieszane z poplątaniem. Tutaj mamy wersję light, czyli chyba taką bardziej spokojniejszą. I tak. Mamy do wyboru, w sumie mamy i3 DOHC Turbo. Więc niech tak zostanie, ale spróbujemy troszeczkę go tutaj podżyłować i zrobić z niego silniejszy model niż jest faktycznie. Bo teraz ten samochodzik to ma moc 133 koni. To i tak jest duże jak na takie maleństwo. Mój Nissan ma 90. Więc no tutaj te 130 wydaje mi się takie małe, samochód lekki. Jest spoko. Można już się ścigać. Z innymi maluchami. No dobrze. Ściągamy opony. Mam nadzieję, że tu. A, tu mam jeszcze pełno śmiecia. Więc ten śmieć trzeba sprzedać. Zostaje mi tarcza. Niech ona zostanie. Dobra. Koniec kaszlenia. Startujemy. Ściągam tutaj oponki, bo musimy się dostać do silnika. Silnik jest poprzecznie, z napędem na przód, proste przełożenie. I gotowe. Oczywiście muszę podejść do tego. Do żurawia. Silnik wyciągnięty. To będzie mieć tylko 4 tłoki, więc będzie prosto. No i co? I go rozbieramy. Dzisiaj gram na nowej klawiaturze. Jestem ciekaw. Jaki wy sprzęt ostatnio wymienialiście do swojego komputera? Znaczy, kupiliście albo otrzymaliście w prezencie, może na urodziny? Coś, co nie wiem, niektórzy wymieniają pamięci, karty graficzne, a może cały komputer, a może nowy laptop. No ja postanowiłem, że kupię nową klawiaturę, chociaż ta poprzednia nie była taka zła. Geneza. Przez długi czas miałem klawiaturę z Biedronki. Bardzo fajna, mechaniczna, biała klawiatura. Miała jedną wadę. Nie miała klawiatury numerycznej, która czasami się przydaje, chociażby w ETS-ie, gdzie mamy kamerę 0. Czy tam w Excelu coś tam wpisywać. To jednak jest fajnie, jak jest ta numeryczna. Ale już powoli, no męczyłem się, ale okej, była ładna, biała. Mi się podobają białe klawiatury.
Ale ostatecznie padła, bo zacząłem czyścić klawisze i przestała po czyszczeniu działać. Nie wiem, może zbieg okoliczności, ale przestała. W każdym razie stwierdziłem, że kupię jakąś tanią chińską. I kupiłem mechanika taniego chińskiego z takimi śmiesznymi klawiszami okrągłymi, jak w starych maszynach do pisania. Ona była czarna. Było podświetlenie kolorowe, tylko bez programowania, po prostu takie, jakie było, nie? Bo w tej zbiorunkowej też było podświetlenie, też takie podstawowe, że każdy pas podświetlenia, każda linia klawiszy miała inny kolor i nic z tym nie można było robić, tylko po prostu one już na stałe tak świeciły różnymi kolorami. Natomiast akurat tej biedronkowej fajnie było, bo można było zaprogramować różne bajery i ona tam mogła mrygać na kilka sposobów. Tej chińskiej już tak nie było. Ona była czarna, to też mi się do końca nie podobało. Była głośniejsza od tej, którą teraz mam. Ale ogólnie była spoko. Nadal jest, bo ona nadal działa. Nie była jakaś droga. I teraz gdzieś znalazłem jakieś przeceny na X-comie. I można było ten klawiaturę, który kupiłem, zaoszczędzić stówkę ponad i kupić zamiast za 300 parę, to 200 parę złotych. No i szarpnąłem się na taką mega wypasioną klawiaturę. Co ona ma? Plus jest biała, czyli wróciłem do tego koloru białego. Ma fajne podświetlenie. Tutaj już pełno programowalne, czyli mogę każdy klawisz jakimś oddzielną barwą zaznaczyć. To jest ta wersja Pudding, czyli ona tak naprawdę klawisze świecą jakby od spodu. Przód mają taki bez koloru, tylko jest przezroczysty numer i przez ten numer widać światło i od spodu też fajnie świecą. Tak jakby się trochę unosiły w powietrzu, w takim kolorowym powietrzu te klawisze. To jest klawiatura SPC Gear 650K. Jakby kogoś to interesowało. Fajny ma też taką podpórkę, której nie użyłem akurat, bo mam wysuwaną szufladę z biurka i tutaj ta podpórka mi nie pasuje, na razie sobie ją odłożyłem. Poza tym ma odłączany kabel z oplotem, więc fajnie. Ma takie pokrętło metalowe do głośności, też fajnie to wygląda. No ma jakiś program, który można to wszystko konfigurować. I to tyle, więcej się nie bawiłem, jest cicha, dużo cichsza, bardziej taka miękka. Mam wrażenie, jakby to nie był mechanik, ale to są browny, więc być może browny tak mają, nie wiem, nie miałem wcześniej. Klawiatury ogólnie kolorami nie operowałem co do mechaników, więc nie wiem, jaki kolor co tam ma. W każdym razie jest ok. Na razie. Zobaczymy, jak wyjdzie potem w praniu. Z wyglądu bardzo podobno tej biedronkowej, tylko ma tą sekcję numeryczną. Ale tak wizualnie. Tylko ta biedronkowa, mówię, nie miała tych konfigurowanego tła pod spodem światełek. Dobra, nagadałem się tutaj o klawiaturze. Jestem ciekaw, czy wy też wymienialiście klawiaturę, może myszkę. Ja też kiedyś będę musiał myszkę wymienić na jakąś taką bardziej pro. W tej chwili mam jakąś marki Hama, chyba z Kauflandu, czarną. Ale i tak miała fajnie, bo miała jakieś oprogramowanie, w którym można zaprogramować chyba 5 różnych kolorów i można na przykład różne motywy. Ja mam na przykład czerwony oddychający, tak zanika i się pojawia. Powiem wam, że mi więcej tutaj nie, do szczęścia nie potrzeba. Tylko, że się już strasznie brudzi, bo ma takie dość złożone kształty i różne wnęki, w które wchodzi kurz i ciężko to jakby wyczyścić. I tu jest ta wada akurat tej myszki, że wygląda dość nieatrakcyjnie w tej chwili. Wcześniej, jak sobie mówiłem, to miałem głos ok, ale jak zacząłem, jak w domu mówiłem, przed nagraniem, to było wszystko ok. Jak teraz zacząłem mówić, to wow, ale zniszczyłem blok silnika, najcenniejszą rzecz. No nic, trzeba będzie kupić blok silnika i trzy, więc na to nie poradzę.
1700, taka mega strata. No, muszę wpluć w brodę się. Tutaj możemy. No bo robimy tuning. To mówiłem? Mówiłem czy nie mówiłem? Jak nie mówiłem, to mówię. Mówiłem, że będziemy go tam podkręcać, czyli tuning. Tak, że będziemy sobie tutaj trochę błądzić po tym wszystkim. Ale spoko, wszystko ogarniemy. Na pewno muszę kupić. Pierścienie. Dobra. Tak wstępnie. Ciekawe, czy mogę taki blok silnika pomalować. Ja go nigdy nie malowałem bloków silnika. Zobaczymy, czy. Lakiernia. Czy i gdzie? Czy i gdzie i jak, nie? Mogę pomalować. Dobra. Mogę. I tu możemy sobie go wziąć. Tylko problem jest taki, że tych kolorów w ogóle nie widać. Zobaczcie, biorę żółty. Tego żółtego nie widać zupełnie. Pola kierowałem akrylowym. Był taki w miarę jaśniejszy. Będzie czerwony blok silnika. Ajajaj. Zapędziłem się, bo przecież chcemy robić tutaj na maksa, go tutaj podrasować, więc żeby to zrobić, to musimy. Będę, wiecie, tuningował do momentu, kiedy po prostu skończą mi się te punkty. No bo pewnie skończą mi się bardzo szybko. Także nie będzie na maksa. Oj, a to jest I3, więc 3 tłoki. Niepotrzebnie tyle kupiłem i wydałem tutaj sporo forsy i tych śrubek. Dobra, spróbujmy jeszcze. Gdzie taka będzie zabawa? Trochę. Myślałem o innym kolorze, no ale tutaj żółty słabo wypada. Coś w ogóle z tym żółtym jest nie tak w tej grze. Więc zostaję przy tym samym kolorze co blok.
Oj, oj, oj. Pompy wody chyba nie ma tuningowej, dobra. Właśnie ten ogólnie pasuje wszystko. No teraz jak gram, to mniej słychać tych klawiszy. Nawet jakbym miał skierowany mikrofon w stronę klawiatury, to i tak by nie było słychać, że walę w klawisze. No wiadomo, ta miska jakby z innego tworzywa była zrobiona, więc trochę odstaje od tego bloku. Mimo, że też wybrałem akryl. Dobra. Pozostaje nam głowica i 3. I czy ona będzie ładnie wyglądać? Myślę, że tak, że to będzie fajnie wyglądać, że tak będzie srebrno-czerwono. Dobra. Zostało mi 480 śrubek. Czy wystarczy? Nie wiadomo. No i potrzebujemy 117. Może spróbujemy coś z tego jeszcze odzyskać. Oj. Oj. Ale trzeba ryzykować. Aj. Świetnie, 118. Udało się. Przynajmniej niech silnik będzie taki wypasiony.
O, świec też za dużo mam. Pokrywy wszystkie zużyłem. Dobra, 6. Nie, tu mamy 4 i 4, 8. Dobra, chwileczkę. Okej. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Jeszcze potrzebuję tak. Koła zębate. Na razie zrobię to, co mogę zrobić. Trochę mi szkoda, wiecie. Że nie mam w sumie całego. Okej. Czyli tak, przepustnica, którą bym musiał tu kupić. I osłona rozrządu, która jest strasznie brzydka. Trzeba z nią coś zrobić. A termostat? Termostat muszę kupić normalnie. No i cewki, 3 sztuki. No i to są takie części, które wypadałoby jednak też stuningować. Ale czy się uda? Idziemy sobie na złomowisko najwyżej. Pozbieram kilka części i zobaczymy, czy może z nich się uda, wiecie. Okej, okay, dobra. Tu przepustnica, pokrywy chyba. Mam pokrywę. Tylko jest taka brzydka. Może byśmy z nią zrobili coś. Czerwone chyba nie wyjdzie tutaj, bo ta pokrywa jest chyba z plastiku. Takiego twardego. I będzie brzydko, ale no zobaczymy. Czekajcie. No. Taka wychodzi bordowa.
ale jakby ją zrobić na czarno. To będzie trochę lepiej. No dobra, słuchajcie, zostało mi te trzy części, cztery. Zrobimy tak. Idziemy na zoomowisko. Wezmę wszystko jak leci. Trudno, stracę to stracę. Co się da naprawić, to naprawię. O, Mustang stoi. Tutaj Bolt Chapman chyba. Dobra, to wystarczy. Powinno. Jak nie, to zrobimy drugi najazd. Tutaj mamy jakieś też woźdełko. Hudson Hornet. Czego miałem? Jak nie miałem, to już mam. Wydaje mi się, że robiłem go jako granatowego albo jakiegoś. Dobra. Wracamy. I teraz tak. Z ciekawości zobaczymy, czy mam Hudsona. O, nie miałem. No to słuchajcie, mamy kolejne auto do naprawienia. Super. Naprawię części, które da się naprawić, bo to będzie jakby zniweluje tą stratę na zamienianiu części na śrubki. Okej. Tu też trochę mamy. O, McLaren się trafił. Będzie dużo hajsu na kolejną wyprawę.
Dobra, co mogę, to naprawiłem. No i teraz sobie pójdziemy tutaj. Zniszczę trochę rzeczy. Staram się wcelować jednak w ten niebieski. Ale nie zawsze się udaje. Słabo. Dobra, jeszcze trzy zakładki. Mam nadzieję, że do 200 śrubek dojdę. Zobaczymy, na ile mi to starczy. Jest, 202. Ja tu mam nosa, nie? Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I już mi brakuje, kurczak. I jeszcze tutaj. Za mało tych śmieci kupiłem. Oj, jeszcze jeden wypad w takim razie zaraz zrobimy. Sprzedajmy te części. Gdzieś do 30 tysięcy będę miał. Ciekawe, ile za ten McLaren dostaniemy. O, 4300. Dobra. To mogę sprzedać te pełne części, bo one mi nie są potrzebne. Okej. No to co? Idziemy jeszcze? No to idziemy jeszcze. No, gdybym nie naprawiał tych części, no to pewnie by mi styknęło, nie?
No ale niestety nie chciałem stracić za dużo forsy. No i zdecydowałem się na taki półśrodek. Dobra, spróbuję wziąć tyle samo co poprzednim razem. Też ponaprawiać i... I zobaczymy, jeżeli się... Jeżeli nie starczy, no to trudno, to... Po prostu tak zostanie. Zostaniemy w połowie gry. Znaczy ja i tak dzisiaj tylko robię silnik, więc wiecie. O, tu jest taki fajny samochodzik. No i to. I wystarczy. Może jakąś miniaturę zrobić z tego. Okej. Naprawiam. Okej. I jeszcze karoseria. Muszę mieć gdzieś tak z 200 pewnie znowu śrubek, żeby to się wszystko skalkulowało. Postaram się między odcinkami jeszcze wybrać raz i dorobić śrubek, żeby mieć na wydech, nie? Bo tam jeszcze wydech będziemy tuningować. No i pompa paliwa też jeszcze. Okej. Okay.
Zobaczymy teraz, co tutaj się uda jeszcze uzyskać. Ach, jak tak będę robił, to do niczego nie dojdę. Chyba lepiej na zielone. No co jest? No, wcześniej mi tak dobrze szło. No 200 chyba nie uzbieram. Chyba tylko stówkę. O, tu było 6, kurczę. Mogłem zaryzykować. Ach, tu też było 6. Cztery. Pięć. Pięknie. Była dobra pasca przez chwilę. Przez chwilę. Cztery. Ach. Taka strata. 12. Nie. Jest. Uda się 200. Już wiem, że się uda. Jest 200. No i teraz pytanie, czy te 219 śrubek wystarczy mi na zrobienie przepustnicy. Jest, udało, jeszcze coś tam mi zostało. Super. Jestem happy. Więc silniczek jest gotowy. Z piękną przepustnicą. Z wszystkim na maksa stuningowanym. A, tam coś jeszcze. Ok. Tam było? Listwa wtryskowa. Ok. Kurczak. Listwa wtyskowa tuningowana. Masakra. Mam tylko 61 punktów. Nie zrobię tego. No i zabrakło. Dobra, nie będziemy się tutaj bawić. I trzeci raz iść na złomowisko. Ja sobie to zrobię po odcinku.
Sprzedamy tylko to, co mamy. Czy będę miał 30 tysięcy ze sprzedanych części? Ciężko będzie, nie? No, ale. Ale się udało. 30 tysięcy mamy. Nawet z małą górką. No dobra. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo się podobało. Chcieliście złomowisko? Jest złomowisko. Jest tuning i będziemy dalej. Nie ma co prawda jednego odcinka na jeden samochód. Znowu dzielę na dwa. Ale czas to pieniądz. To cześć.